Cześć! Dzisiaj będzie o podcastach. Po pierwsze, dlaczego o podcastach chcę Wam opowiedzieć. A po drugie, chciałem podzielić się z Wami podcastami, które szczególnie lubię, które według mnie są takie najciekawsze dla mnie. Radio i takie audycje mówione zawsze były bardzo ważne i uwielbiałem je. Po prostu je uwielbiałem i nadal lubię. Podobnie jest z YouTube'em, który według mnie jest mega interesujący i dlatego też jest inspirujący i interesujący, ponieważ jest bardzo niszowy, czyli można spotkać kogoś, kto na przykład tworzy kanał o rowerach szosowych i jest to totalnie niszowy kanał i jest to totalnie niszowy content, ale jest, jeżeli interesuje Cię ten temat, to po prostu jesteś w swoim żywiole i możesz z przyjemnością poznawać zagadnienia tej dziedziny, która Cię tak pasjonuje, która Cię tak interesuje. Podcasty właśnie są idealne, bo łączą radio i łączą tą niszowość YouTube'a, a nawet idą krok dalej, bo jeżeli kanały YouTube'owe potrafią być niszowe, to podcasty są totalnie odjechane, jeśli chodzi o niszę. Dlatego o podcastach dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. No więc jakie podcasty? I tak naprawdę spektrum podcastów dostępnych na rynku jest przeogromne. Pierwszy, Tim Ferriss Show. Pewnie kojarzycie Tima Ferrissa. On napisał kilka tych książek czterogodzinnych. O ile do książek podchodziłem tak sceptycznie, i podcasty są niesamowicie interesujące, ponieważ to są wywiady, które trwają bardzo długo. To są 2-3-godzinne wywiady z specjalistami z różnych dziedzin. To mogą być wybitni sportowcy, to mogą być naukowcy na szczycie swoich dziedzin, to mogą być aktorzy, czyli naprawdę ogromne spektrum ludzi z różnych dziedzin, którzy osiągają sukcesy w tym, co robią i opowiadają o swoich praktykach, o swojej wiedzy i dzielą się swoją wiedzą w tych długich, bardzo długich wywiadach. Druga pozycja to taki trochę radiowy reportaż. Podcast nazywa się Invisiblia i jest po prostu przepięknym podcastem o takich niewidocznych siłach, które rządzą naszym życiem. To sztuka radiowa na najwyższym poziomie, tylko tyle. W opisie podam Wam link do jednego z moich ulubionych odcinków. No i mam nadzieję, że wciągnie po prostu Was w ten świat Invisibli. Kolejny podcast to Startup Podcast. To jest podcast, który stworzył Alex Blumberg, amerykański radiowiec, gdy zaczął tworzyć swojego startupa. No i podcast generalnie traktuje o tworzeniu startupa przez Alexa. Startupa, który to ma tworzyć inne podcasty. Jest to także jest taka sztuka radiowa na najwyższym poziomie. Warto posłuchać. Po prostu warto posłuchać i dla osób, które lubią interesujące opowieści, ale też dla osób, których interesuje przedsiębiorczość, to także jest mega interesująca, mega wartościowa pozycja. Szczególnie pierwszy sezon, drugi, trzeci, to już nie ten klimat, ale pierwszy sezon to jest naprawdę jeden z takich topowych pozycji według mnie w tym świecie podcastowym. Kolejna pozycja to pozycja dość nietypowa i może nie trafić do wszystkich. Mnie interesuje, ponieważ mnie fascynuje opowiadanie. Nie potrafię tego zupełnie robić, dlatego może mnie fascynuje, intryguje dobra opowieść, sztuka tworzenia dobrej opowieści. I jest taki projekt, który się nazywa The Mod. Polega na tym, że ludzie wychodzą na scenę i opowiadają jakąś historię ze swojego życia. I to mogą być ludzie znani, to mogą być ludzie totalnie gdzieś z ulicy, którzy po prostu chcą się podzielić piękną albo poruszającą historią ze swojego życia. Ostatni podcast to jest Model Health Show, jeden z moich ulubionych podcastów również, który traktuje po prostu o zdrowiu. Prowadzi go człowiek, który ma ogromną wiedzę, który z przyjemnością i z pasją dzieli się tą wiedzą i to jest jeden z takich powodów, dla którego wybieram ten podcast jako taki top 5 dla mnie, to jest fakt, że to są taka wiedza dość głęboka, no jak ponownie, jakby na kategoriach podcastowych to nie jest taka pobieżna informacja, on wchodzi w detale, wchodzi w szczegóły i to też jest zwykle tak, że jest to jakby punkt zaczepny, znaczy słuchamy o czymś w podcaście i poświęcamy temu godzinę, żeby poznać jakiś temat traktujący o zdrowiu,
I tutaj usłyszymy o wielu badaniach, wielu interesujących informacjach, które mogą posłużyć nam, aby poznać ten temat lepiej, pójść krok dalej i poszukać informacji na własną rękę. Różnorodność podcastów jest ogromna. Naprawdę jest ogromna. Od takich podcastów stricte rozrywkowych, po takich, które traktują o przedsiębiorczości i takich, które traktują o nauce i o takich rzeczach bardzo ścisłych zagadnieniach, to ich różnorodność jest ogromna, są mega, 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 mega interesujące. Naprawdę, jeżeli jest Ci bliski YouTube, to myślę, że świat podcastów może Ci być bliski. Jeżeli jest Ci bliski YouTube i lubisz audycje radiowe mówione, lubisz radiowe reportaże, to świat podcastów po prostu pochłonie Cię bez reszty. Więc gorąco polecam i naprawdę zachęcam do tego, żeby sięgnąć po podcasty. Mam też pytanie, jeżeli spotkałeś się z podcastami, to może znasz jakieś polskie podcasty, które lubisz, których słuchasz, bo tu prawdę mówiąc nigdy nie próbowałem posłuchać polskiego podcastu. Wiem, że są, kilka tytułów widziałem, natomiast nigdy jakoś nie zmotywowałem się, żeby ściągnąć i sprawdzić, co też tam w tych polskich podcastach jest. Więc jeżeli znasz i polecasz, no to podziel się tym na dole w komentarzach. No i w ogóle, jeżeli znasz podcasty, które są warte uwagi, to też koniecznie wspomnij o nich w komentarzach. Podziel się nimi ze mną, no i z innymi. Chociaż na tym etapie to za wielu innych nie ma na tym kanale. No ale może się kiedyś pojawią. Dobra, to na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdro i do zobaczenia. Cześć.